Film jest bardzo długi, nie mogę go podzielić na części. Jest stworzony w taki sposób, że jest sens oglądać go w całości. Dlatego, żeby wy nie spędzali czasu i mieli możliwość zdecydować, czy warto go oglądać, oto lista tematów poruszonych w filmie. Im wyżej znajduje się temat na liście, tym więcej czasu poświęcono temu w tym filmie. To nie wszystkie poruszone tematy, ale główne. Spróbowałem tym filmem zastąpić czytanie dziesiątków artykułów i oglądanie dziesiątków filmów popularno-naukowych o mechanice kwantowej. Ten materiał jest dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej. Spróbuję głębiej ujawnić ten temat niż w przeciętnym filmie popularno-naukowym na YouTubie o mechanice kwantowej i ogólnie opowiedzieć wszystko po ludzku, z przykładami i tak, aby do zrozumienia wystarczyło jedynie wiedzy szkolnej. Mniej więcej w następujący sposób. Trochę formalizmu matematycznego, a potem wyjaśnienie, co ta matematyka oznacza i plus przykłady, animacje, wizualizacje i takie inne rzeczy ułatwiające zrozumienie. W filmie nie będzie akademickiej dokładności, ale dlatego, żeby ułatwić zrozumienie niektórych pojęć. I ponieważ nie mogę obiektywnie oceniać wiedzy każdego widza, to możliwe, że dla kogoś niektóre rzeczy będą bardzo trudne do zrozumienia, a dla kogoś bardzo uproszczone. Ale mam nadzieję, że każdy dowie się coś nowego. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To jest drugi film z cyklu. Jeśli nie oglądałeś poprzedniego, to niektóre rzeczy będą bardzo trudne do zrozumienia. Uwierzcie mi, nie bez powodu zacząłem ten cykl od filmu o drganiach i falach. Nie sądzę, że można zrozumieć dany materiał bez zrozumienia tego, o czym mówiłem w tym filmie. Ale możecie spróbować, przecież nikt nie zabrania. A, no i jeszcze przez 2 godziny trzeba będzie słuchać mój akcent. Mam nadzieję, że to pomoże wam zdecydować, czy warto oglądać ten film. W fizyce są słowa, pojęcia, które wcale nie oznaczają tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w życiu codziennym. Takie słowa brzmią następująco. Cząstka, działanie, pole i próżnia. Jest ich znacznie więcej, ale nie będziemy wymieniać wszystkie. Póki co interesuje nas pojęcie działanie, action. Działanie, podstawowe pojęcie mechaniki teoretycznej, wyraża się w jednostkach iloczynu energii i czasu, bądź pędu i drogi. Działanie to całka Lagrangianu układu między dwoma stanami. L tutaj jest Lagrangianem. Ale ponieważ powiedziałem, że wystarczy nam wiedzy szkolnej do zrozumienia, to nie będziemy się nad tym szczegółowo rozwodzić. Ale ogólną uproszczoną koncepcję tego, czym jest działanie, myślę, że warto przedstawić. Chociaż teraz możecie nie zrozumieć wszystkiego, ale nie martwcie się. Nie wpłynie to znacząco na zrozumienie dalszych tematów. W fizyce istnieje zbiór fundamentalnych postulatów, czasami zwanych zasadami ekstremalnymi. Jest ich kilka, ale ich istotę można opisać następująco. System zachowuje się w taki sposób, żeby pewna wielkość fizyczna przyjmowała minimalnie możliwą wartość. No, w przypadku entropii wręcz przeciwnie, maksymalnie możliwą wartość. Na przykład, wiązka światła porusza się od punktu początkowego do punktu końcowego po takiej trajektorii, która minimalizuje upływający czas. W mechanice klasycznej ciało porusza się tak, że wielkość działania jest minimalna. Na przykład wielkość działania jest minimalna przy prostoliniowym jednostajnym ruchu z punktu A do punktu B, jeśli na ciało nie działają żadne siły. Wszystkie inne trajektorie ruchu z punktu A w punkt B, które realizują się w rzeczywistości, też przestrzegają tej zasady, bardziej znanej jako zasada najmniejszego działania. Oznacza to, że działanie jest miarą ruchu jakiegoś systemu fizycznego. Jest mierzone w dżulach pomnożonych przez sekundę, czyli energia pomnożona przez czas. Ale to nie jest energia na sekundę, jak mogłoby się wydawać. Ta jednostka jest nazywana joule-sekunda. W fizyce klasycznej w tych jednostkach mierzy się albo działanie, albo moment pędu.
Wyobraźmy sobie energię w postaci wody i wyobraźmy, że napełniamy to naczynie wodą, czyli energią, a sam proces napełniania będziemy nazywać działaniem. Pogódźcie się, możemy napełnić naczynie dowolną ilością energii, bez żadnych ograniczeń. Ale jak się okazało ponad 120 lat temu, jeśli założymy, że w naszym wszechświecie ilość działania może być dowolna, w naszym przykładzie, jeśli możemy napełnić naczynie energią dowolnej ilości, to nie odpowiada to danym eksperymentalnym. Aby dane eksperymentalne odpowiadały teorii, trzeba było założyć, że działanie nie może mieć dowolnej wartości, że możemy dodawać energię do naczynia tylko porcjami. Bardzo małymi, ale porcjami. Nie mamy czasu na historię, ale Max Planck przyjął takie założenie i w 1900 roku osiągnął sukces, otrzymawszy prawidłową formułę i zapoczątkował nową gałąź fizyki teoretycznej – mechanikę kwantową. To on zasugerował, że działanie nie jest ciągłe, że może odbywać się tylko w porcjach. Taka porcja została nazwana kwantem. Kwant to minimalna, niepodzielna porcja dowolnej wielkości w fizyce. W naszym przypadku jest to kwant działania, ale na przykład może być kwant fali dźwiękowej, czyli minimalna porcja drgania jakiegoś ośrodka. Może być kwant czasu, czyli minimalny interwał lub minimalny moment czasu. Kwantem pola elektromagnetycznego jest oczywiście foton. Zatem kwantem działania jest tyle joule sekund. Ta stała wartość nazywa się stałą Plancka i znajduje się w prawie wszystkich wzorach mechaniki kwantowej. Ale trzeba przyznać, że prawie każdy to wie i wydaje się, że to nic nie znaczy. Nie jest do końca jasne, do czego to służy. Zobaczmy więc, co oznacza kwantowanie działania w praktyce, jakie są z tego konsekwencje. Na początek prosty przykład ze znanym już naczyniem. Wyobraźmy sobie, że jest ono bardzo małe, miliardy miliardów razy mniejsze niż 1 metr, a stała Plancka to nie joule sekunda, ale taka sama wartość, tylko mililitrów. To jest minimalna porcja wody, w naszym przykładzie występująca jako analogia energii, którą możemy dodawać do tego naczynia. Nie możemy dodać mniej niż ta kropla, pół kropli, jednej czwartej, ale tylko jedną, dwie, trzy i tak dalej. Pamiętajcie o tym, potem powiem, dlaczego pokazuję taką uproszczoną analogię. Przejdźmy do bardziej konkretnych rzeczy. Tutaj przyda się nam wiedza z poprzedniego filmu. Pamiętacie funkcję, która opisywała drganie ciężarka na sprężynie? Mogliśmy wybrać dowolną wartość amplitudy A, to znaczy odległość od punktu równowagi. Puśćmy ciężar i na wykresie otrzymamy falę sinusoidalną. To są jakby oscylacje rozciągnięte w czasie. Tylko jeśli oscylujące ciało w tym wideo rysuje taką falę na papierze, to na naszym wykresie ciało rysuje falę nie na papierze, ale w czasie. W sumie to wszystko tam wyjaśniałem, tylko przypominam. Tak więc, w mechanice kwantowej okazuje się, że nie można wybrać dowolnej wartości amplitudy, a jedynie niektóre dyskretne poziomy, które są proporcjonalne do stałej Plancka, ponieważ działanie jest kwantowane. Ale najciekawsze jest to, że mechanika kwantowa opisuje nie tylko jakieś tam efemeryczne fotony, elektrony i inne mikroobiekty. Można z niej wyprowadzić mechanikę klasyczną, zasady dynamiki Newtona i tak dalej. Jest to bardziej ogólna mechanika, co oznacza, że nawet jeśli teraz skądś dostaniesz ciężarek ze sprężyną, to w takim przypadku też nie możesz wybrać dowolnej amplitudy, a tylko pewną wartość proporcjonalną do stałej Plancka. To samo ze struną. Nie da się jej odciągnąć na dowolną odległość od punktu równowagi. Nawet ręki nie da się podnieść na dowolny poziom. Powiesz, ale czekaj, co to za bzdury? Zwariowałeś, czy co? Przecież widzę na własne oczy, że jest to możliwe. Wiem, że mogę wybrać dowolną amplitudę. Mogę naciągnąć strunę na dowolną długość, jakie jeszcze poziomy dyskretne. Właśnie to jest jedna z przyczyn nieintuicyjności mechaniki kwantowej. Widzimy świat wypełniony płynnymi procesami,
nie możemy zaobserwować dyskretności procesów w codziennym doświadczeniu. Spróbujmy zrozumieć, jak to się dzieje. Aby ta formuła była mniej więcej zgodna z mechaniką kwantową, należy ją nieco modyfikować. Jak powiedziałem, amplituda nie może przyjmować dowolnej wartości, więc będziemy zmieniać amplitudę. Wszystko inne usuniemy. Krótko mówiąc, amplitudę kwantowaną można opisać takim wyrażeniem. Zapomnijmy póki co o wszystkim w tym wyrażeniu. Interesuje nas zmienna n, która zawsze przyjmuje wartość całkowitą. 1, 2, 3, 40, 1000, milion i tak dalej. Podobnie jak krople w tym przykładzie. To jest istota kwantowania. Ta liczba pokazuje na przykład ilość energii w jakimś systemie. Ale kwantować, czyli wprowadzać najmniejszą porcję pewnej wielkości w fizyce, można dowolną wielkość. W naszym przypadku niech będzie to kwant amplitudy, najmniejsza wartość amplitudy. A jeśli n jest równe 0, to amplituda wynosi 0, czyli znajduje się w punkcie równowagi. W tym przykładzie oznacza to, że w naczyniu jest 0 kropli. Zobaczmy na wykresie, jak to będzie wyglądać. Tutaj n będzie pokazywać amplitudę. Teraz amplituda wynosi 0, co jest pokazane zieloną linią. Dodajmy kwant amplitudy i ona natychmiast przeniosła się do wartości 1, jakby przeskoczyła. To tak, jakby dodać jedną kroplę w tym przykładzie. W klasycznym przypadku amplituda płynnie powiększa się do tej wartości. A tutaj w klasycznym przypadku można płynnie dodać wodę w dowolnej ilości. Dodajmy jeszcze jeden kwant i amplituda natychmiast przyjmie wartość 2. I tak dalej. Tak to wygląda, jeśli stopniowo dodawać kwanty amplitudy do 30 sztuk. Nic niezwykłego. Ale popatrzcie jeszcze raz na to wyrażenie. Ono jest pod pierwiastkiem. Zróbmy to też i popatrzmy na n pod pierwiastkiem na wykresie. Co my tu otrzymaliśmy? Teraz spójrz, co się stanie, jeśli stopniowo dodamy kwanty do 30 sztuk. Na razie nic niezwykłego. Przyspieszmy to. Linia wydaje się zwalniać, prawda? Nadal nie jest jasne, dlaczego ja to pokazuję. Dobra, spójrz, co się stanie, jeśli pokazać wszystkie miejsca, w których ta linia znajdowała się od wartości 0 kwantów do wartości 30 kwantów. Porównaj to z przypadkiem, w którym n nie znajduje się pod korzeniem. Najważniejsze jest to, że jeśli stopniowo dodawać kwanty, amplituda staje się coraz bardziej gładka. W pewnym momencie staje się prawie ciągła. A jeśli spojrzeć na nią z daleka, wydaje się, że w ogóle jest ciągła i gładka. Tak właśnie widzimy nasz świat i nie zauważamy żadnych kwantów i dyskretności. W przypadku pojemnika z wodą wyobraź sobie, że stopniowo dodajemy krople jedna po drugiej. Ponieważ nasz pojemnik ma kształt paraboliczny, to im więcej dodamy kropli, tym mniej zauważamy zmianę poziomu wody. Tutaj zmiana jest bardziej zauważalna, a tutaj już jej prawie nie widać. Wyobraź sobie, że tutaj nie kilka kropli, nawet nie 1000, ale cały ocean. Nigdy nie zauważymy w nim zmiany poziomu wody, jeśli dodamy tam tyle mililitrów wody. W ten sposób chciałem pokazać, dlaczego nie zauważamy dyskretności, kiedy na przykład wychylamy ciało na sprężynie z pozycji równowagi. Po prostu to ciało składa się z takiej ilości kwantów, że dla nas amplituda wydaje się być ciągła i gładka. Ale gdy kwantów jest tylko kilka, gdy odległości są strasznie małe, wówczas możemy zauważyć dyskretność. Choć nie wzrokiem, ale jakimś
specjalnym przyrządem, jak spektrometr czy interferometr. Właśnie w ten sposób mechanika kwantowa płynnie przechodzi w mechanikę klasyczną. Gdy kwantów jest dużo, odległości mierzone są w metrach, to po prostu nie możemy tej dyskretności zauważyć. Aby było bardziej zrozumiałe, ta dyskretność ma znaczenie przy odległościach takich jak pikometry, czyli 1 bilionowa metra, czyli rozmiar porównywalny z rozmiarem atomu. A jeszcze mniejsze odległości, myślę, że nie warto nawet wspominać. Mam nadzieję, że udało nam się to rozgryźć, dlaczego nie widzimy dyskretności, a tym bardziej jakichś porcji energii, kwantów itd. Ale dyskretność to nie jest główna różnica w porównaniu do klasycznej fizyki. Przyjrzymy się bliżej temu wyrażeniu. To są stałe wartości. Skąd pochodzi 2π, wyjaśniałem już w poprzednim filmie. Dalej, pod pierwiastkiem mamy 2, również stałą wartość, a następnie n, to liczba kwantów, i h, to stała planka, kwant działania. Pokazuje to, ile kwantów działania, porcji energii, znajduje się w jakimś układzie, na przykład w takim oscylatorze. Nie może być pół wielkości h w tym przypadku. Może być 2h, 3h, 4h i tak dalej. Na tym polega sens kwantowania, że niektóre wartości nie przyjmują dowolnej wartości. No i to wszystko jest podzielone przez częstotliwość i masę. Krótko mówiąc, ze zmiennych mamy tylko n, liczbę kwantów, masę i częstotliwość. Zmieniając je, możemy zmieniać amplitudę. Ale często masa i częstotliwość mają określone wartości i amplitudę można zmienić tylko dodając kwanty do jakiegoś układu. Wszystkie inne wartości są stałe. Na razie nic skomplikowanego. A teraz będzie wyjątkowe wydarzenie. Formuła z poprzedniego filmu nie będzie bardziej skomplikowana, ale bardziej uproszczona. Mówię o wzorze na energię, którą zawiera układ ciężarka oscylującego na sprężynie. I tak jest już prosty, ale używając tej skwantowanej amplitudy otrzymamy taki wzór na energię. Ale żeby było jaśniej, dodam jeszcze tu n. Okazuje się, że znając liczbę n, czyli liczbę kwantów i częstotliwość, możemy łatwo obliczyć energię takiego oscylatora. Ten wzór opisuje również energię fotonu. Ale tak naprawdę nie jest to pełna formuła dla energii oscylatora. Pełną formułę pokażę nieco później. Wynika z niej jeden bardzo interesujący fakt. Na przykład energię punktu zerowego. Być może słyszeliście o tym. Z wzorami mniej więcej rozprawiliśmy się. Przejdźmy teraz do bardziej interesującej części, aby lepiej zrozumieć to wszystko i dowiedzieć się więcej interesujących rzeczy o zachowaniu układów kwantowych. A temat ten nosi nazwę kwantowy oscylator harmoniczny. Analog klasycznego, tylko w przypadku, kiedy ilość kwantów jest bardzo mała w porównaniu z oscylatorem klasycznym. Pomoże mi w tym artykuł na Wikipedii i ten podrozdział z trzeciego tomu fizyki dla szkół wyższych. Tutaj dobrze pokazane różne obrazki i animacje. A jeśli zrozumiesz wszystko, o co chodzi z tymi obrazkami, to można zrozumieć wiele podstaw z mechaniki kwantowej. Zaczniemy od wyjaśnienia, dlaczego wszędzie są takie parabole. Oto dla przykładu jakiś oscylator. Można tu odchylić ciało na sprężynie na pełną, minimalną długość od pozycji równowagi i amplituda teraz przyjmuje wartość plus i wartość minus, co odpowiada temu, czy jest powyżej czy poniżej osi x. Narysujmy to osobną linią, pokazującą, że waha się w takich granicach. A ta linia będzie pokazywać położenie równowagi. Można ciało odchylić trochę więcej, zwiększając nieco amplitudę. Teraz narysujmy tutaj kolejną linię pokazującą, w jakim zakresie waha się oscylator. Odciągnijmy jeszcze trochę i znowu narysujmy linię. W skrócie, jeśli będziemy kontynuować, to otrzymujemy coś w rodzaju paraboli. Ponieważ
klasyczny oscylator przyjmuje dowolne wartości amplitudy, parabola będzie solidna. W mechanice kwantowej amplituda nie przyjmuje dowolnych wartości, dlatego podzielona takimi kreskami, pokazującymi dozwolone wartości amplitudy, wynikającej z kwantowania działania, stałej Plancka. Oś pozioma pokazuje położenie, a oś pionowa poziomy energii. Wróćmy teraz do naszej animacji. Co jest tutaj pokazane? Jak widać, jest to swego rodzaju oscylator, podobny do klasycznego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w takiej pozycji. W szczególności przedstawia cząsteczkę chlorowodoru. Atom wodoru zaznaczono na różowo, atom chloru na zielono. Wiązanie kowalencyjne działa tutaj jak sprężyna, a ponieważ są to nie metale i różne atomy, jest to wiązanie kowalencyjne polarne. Mówiąc po ludzku, są one połączone parą elektronów, które znajdują się na zewnętrznej powłoce elektronowej, ale nie jest to takie ważne. W stanie podstawowym, powiedzmy przy zerowej energii, znajdują się one w średniej odległości 127 pikometrów. Ale tutaj pokazano, że są na trzecim poziomie energetycznym. Jak widać, zwiększając poziomy energetyczne, kolejna wartość amplitudy jest coraz bliżej poprzedniej, po czym staje się prawie ciągła i gładka, tak jak pokazałem powyżej. Pytanie: a jak zwiększyć energię tego układu, tej cząsteczki? Jak sprawić, by przeskoczyła na wyższy poziom energetyczny i amplituda przyjęła określoną wartość? Nie możemy przecież wziąć rękami i odciągnąć atom chloru od atomu wodoru, jak to ma miejsce w przypadku zwykłego oscylatora. Odpowiadam. Można na przykład podgrzać tę cząsteczkę, a zrobić to można za pomocą zwykłej kuchenki mikrofalowej. Mikrofalówki nagrzewają jedzenie za pomocą promieniowania elektromagnetycznego, a kwantem promieniowania elektromagnetycznego, najmniejszą jego częścią, porcją, jest foton. Trzeba stworzyć warunki, w których ta cząsteczka może pochłonąć kwant światła. Umieścić ją w kuchence mikrofalowej, oświetlić laserem, a nawet po prostu wystawić na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Tu istnieje wiele sposobów. Atom pochłonie kwant światła, energia układu zwiększy się, cząsteczka przejdzie na wyższy poziom energetyczny i amplituda odpowiednio wzrośnie. Co więcej, niekoniecznie energia musi powiększyć się do tego poziomu. Można świecić jakimś promieniowaniem rentgenowskim i po zaabsorbowaniu takiego fotonu z dużą energią, układ natychmiast przejdzie do wysokiego poziomu energii. A można świecić promieniami gamma. Wtedy energia będzie tak duża, że to wiązanie pęknie, a cząsteczka zamieni się w oddzielne atomy lub jony. Tutaj ta linia D0 pokazuje, jaka powinna być energia, aby zerwać wiązanie tych dwóch atomów. I spójrz na inny interesujący fakt. Energia fotonu jest proporcjonalna do częstotliwości, więc jeśli częstotliwość fotonu jest taka, że po zaabsorbowaniu cząsteczka nie może przejść do określonego poziomu energii, to cząsteczka w ogóle nie pochłonie takiego fotonu, ponieważ jej energia nie może być tutaj albo tutaj. Może być tylko na dyskretnych poziomach. Dlatego szkło, powietrze i woda są przezroczyste. Cząsteczki tworzące te materiały i substancje prawie nie absorbują fotonów światła widzialnego, ponieważ takie fotony nie mają wystarczającej energii, aby zarzucić cząsteczkę, a raczej elektrony, na wyższy poziom energetyczny. Ale na przykład fotony z zakresu ultrafioletu mogą zarzucić cząsteczkę jakiegoś szkła na wyższy poziom. Dlatego szkło jest nieprzezroczyste dla promieniowania ultrafioletowego. A raczej niektóre typy szkła są nieprzezroczyste dla promieniowania ultrafioletowego. I dlatego na przykład kuchenka mikrofalowa ma określoną częstotliwość promieniowania, ponieważ cząsteczki wody w składzie jedzenia skuteczniej absorbują fotony o takiej właśnie energii, choć są częstotliwości, na których woda absorbuje fotony jeszcze skuteczniej,
ale przy wyższych częstotliwościach fotony nie będą wynikać wewnątrz jedzenia i podgrzewać tylko powierzchnię. Więc w mikrofalówce realizowany taki złoty środek. A jeszcze dlatego horror o częstotliwości 60 GHz i 5G jest kompletną bzdurą. No cóż, porozmawialiśmy o amplitudzie, a od czego zależy częstotliwość tych drgań? Pamiętamy z poprzedniego filmu, że nie jest tak łatwo zmienić częstotliwość oscylacji któregokolwiek z oscylatorów. Nieważne jak wychylamy ciężar od pozycji równowagi, częstotliwość jego oscylacji będzie taka sama. Na przykład struna na gitarze zawsze będzie wydawać tę samą nutę. Krótko mówiąc, częstotliwość można tutaj zmienić poprzez zmianę współczynnika sprężystości sprężyny i masy ciężarka. W przypadku dwóch atomów oczywiście nie ma sprężyny między atomami, a jest wiązanie, takie jak kowalencyjne, jonowe, wodorowe i metaliczne. Więc częstotliwość zależy od siłowej stałej tego wiązania i od masy atomów. Im większa masa atomów i słabsza siła wiązania, tym mniejsza częstotliwość drgań cząsteczki. Jest to bardzo proste, do tego stopnia, że można to wszystko opisać nawet klasyczną formułą z poprzedniego filmu, zastępując masę ciężarka i współczynnik sprężystości sprężyny masą atomów oraz siłową stałą wiązania. Reasumując, to założenie, że atomy zachowują się jak oscylatory harmoniczne, zostało przyjęte przez pewnego fizyka podczas opracowywania kwantowej teorii pojemności cieplnej. To prawda, założył, że oscylacje tych oscylatorów mają tę samą częstotliwość w jakiejś substancji w tej samej temperaturze. Okazało się, że nie jest to do końca poprawne założenie. Tym fizykiem był Albert Einstein. Debye opracował dokładniejszą teorię 5 lat po pracy Einsteina. Tak więc, już wiele czego dowiedzieliśmy się o tym wszystkim, ale spójrz. Tutaj parabola nie jest do końca symetryczną. Ten atom jakoś niechętnie zbliża się w stronę drugiego atomu, ale w drugą stronę, proszę bardzo. Myślę, że nie trudno zgadnąć, że jest to spowodowane siłą Coulomba. Jądra dwóch atomów są naładowane dodatnio i dlatego odpychają, gdy się zbliżają. I oczywiście jest to najprostszy przykład. W rzeczywistości istnieje znacznie więcej wariantów drgania atomów w cząsteczkach, zwłaszcza jeśli cząsteczka wygląda mniej więcej tak. No dobra, to była rozgrzewka. Wejdźmy trochę głębiej w dżunglę mechaniki kwantowej. W tym celu opuśćmy się trochę niżej w tym artykule na Wikipedii. Co to jest i co się tutaj dzieje? Aby to zrozumieć, musimy dowiedzieć się, czym jest funkcja falowa. A aby dowiedzieć się, czym jest funkcja falowa, musimy wiedzieć, czym jest fala de Broglie. Aby dowiedzieć się, czym jest fala de Broglie, musimy wspomnieć foton z poprzedniego filmu. Zauważ, że foton nie jest małą kuleczką światła lub energii elektromagnetycznej, ale jest falą. Co więcej, to nie fala typu fal na wodzie, ale fala w polu elektromagnetycznym, które jest wszechobecne, nieustannie nas otacza. Jeśli w fali na wodzie zmienia się wysokość wody, to w fali w polu elektromagnetycznym zmienia się napięcie pól elektrycznego i magnetycznego. Ale te różne fale zachowują się podobnie. Mogą interferować, dyfrakować, czyli omijać przeszkody i tak dalej. Cząsteczki nie mogą tego zrobić. Foton to minimalna porcja takiej fali w polu elektromagnetycznym. Nie może być mniejszej porcji, ale częstotliwość może się zmieniać. Dlatego istnieją kwanty fali elektromagnetycznej o wysokiej energii, takie jak gamma, lub o niskiej energii. Częstotliwość odpowiada długości fali. Przyjmując długość fali jako rozmiar fotonu, mówię to dla uproszczenia,
to możemy założyć, że rozmiar fotonu o częstotliwości 50 Hz jest równy 6000 km, a rozmiar kwantów światła widzialnego wynosi około 500 nanometrów. Dlatego w mikroskopie optycznym nie można zobaczyć czegoś mniejszego niż ten rozmiar. Po prostu fotony są większe niż obiekty, które próbujemy zobaczyć. Kwanty promieniowania gamma mogą być rzędu pikometrów. Ale pamiętamy, że fotony nie mają masy, poruszają się z prędkością światła itd. Okazuje się więc, że nawet masywne cząstki są również falami. Elektrony, kwarki, neutrina itd. Pewnie masz pytanie, dlaczego ignoruję korpuskularne właściwości cząstek? Powiem o tym później. Zapomnijmy póki co o cząstkach jako kulach. Będziemy uważać je za pewnego rodzaju fale. Wszystkie te obrazki przedstawiające cząstki są jedynie bardzo uproszczonym modelem. Założenie, że wszystkie cząstki, a nie tylko fotony, są falami, zostało sformułowane przez Louis de Broglie. Dlatego przejaw właściwości falowych mikroobiektów nazywa się falą de Broglie. Ale to wcale nie jest taką falą, jak wydaje się na pierwszy rzut oka. Wzór na falę de Broglie jest bardzo prosty, więc szybko pokażę Wam tutaj wszystko, a następnie powiem o ciekawszych rzeczach. Lambda to długość fali de Broglie wyrażona w metrach. H to stała Plancka. A P to pęd. Pęd elektronu, fotonu, piłki, planety, czegokolwiek. Cóż, rozważmy foton. Foton nie ma masy, ale ma pęd. Oto wzór na znalezienie pędu fotonu. Oznacza to, że musimy znać jego energię. Weźmy na przykład foton utworzony przez prąd przemienny w gniazdkach w naszych domach, czyli o częstotliwości 50 Hz. Interesuje nas energia w dżulach. Bierzemy ją i podstawiamy do tego wzoru. A prędkość światła i stała Plancka już są znane. Otrzymujemy, że długość fali de Broglie wynosi 6 milionów metrów dla fotonu o częstotliwości 50 Hz. No, lub 6000 km. Jeśli uważnie obejrzałeś poprzedni film, to już wiesz, że długość fali takiego fotonu również wynosi 6000 km. To znaczy, dla fotonu jego długość fali de Broglie pokrywa się z jego zwykłą długością fali. Wydawałoby się, po co mielibyśmy to wiedzieć? Ale odpowiem, żeby porównać z cząstkami posiadającymi masę, na przykład elektronem. Ale zanim przejdziemy do elektronów, obliczmy długość fali de Broglie dla takiego obiekta jak kot. Dlaczego by nie? Kot ma masę, więc jego pęd obliczamy tym wzorem. Masa pomnożona przez prędkość. A jaką masę zazwyczaj ma kot? No chyba kilogram 4? A prędkość kota przeważnie zerowa. Ale niech to będzie 1 metr na sekundę. Wyobraźmy sobie, że kot biegnie. Zapiszmy wszystkie wartości do wzoru, obliczymy i otrzymujemy, że długość fali de Broglie takiego kota wynosi tyle metrów. To jest 1,6 pomnożone przez 10 do potęgi minus 34 metrów. Strasznie mała, znikoma długość. Dlatego nie widzimy falowych właściwości kota, czyli dyfrakcji i interferencji kota. Jego właściwościami falowymi można zaniedbać. I wreszcie najciekawsza rzecz. Obliczmy dla elektronu w atomie wodoru. Niech ten elektron będzie w stanie podstawowym, na najniższej orbicie elektronowej, czyli w najprostszym przypadku. Masa elektronu jest znana nie tylko dokładnie, ale bardzo dokładnie. A prędkość elektronu w stanie podstawowym w atomie wodoru wynosi 2,2 pomnożone przez 10 do potęgi 6 metrów na sekundę. Liczymy i utrzymujemy 3,3 pomnożone przez 10 do potęgi minus 10 metrów. Wydawałoby się. I co z tego? Ta orbita, na której znajduje się elektron, ma promień.
Wiemy nawet, ile ten promień wynosi dzięki guru fizyki atomowej tamtych odległych czasów, Nilsowi Borowi. Promień atomu Bora, promień orbity, na której znajduje się elektron na pojedynczym atomie wodoru. Promień ten wynosi 5,2 pomnożone przez 10 do potęgi minus 11 metrów. Znając promień, możemy znaleźć długość tej orbity dzięki wzoru 2πr. Podstawiamy do wzoru nasz promień, obliczymy i otrzymujemy taką samą liczbę metrów, jaką otrzymaliśmy obliczając długość fali de Broglie dla elektronu znajdującego na tej orbicie. Czyli w przypadku atomu wodoru i elektronu w stanie podstawowym, długość orbity jest równa długości fali de Broglie tego elektronu. Przypadek? Nie sądzę. Powiem więcej. W atomie są inne orbity elektronów, a więc na n tej orbicie zmieści się akurat n fal de Broglie odpowiednich elektronów na tych orbitach. Na drugiej 2, na szóstej 6 i tak dalej. Właściwości falowe elektronów zostały wielokrotnie potwierdzone eksperymentami. Generalnie cała materia ma właściwości falowe. Fizykom udało się nawet zobaczyć wzór interferencyjny, gdy cząsteczka fullereny 70 została przepuszczona przez dwie szczeliny, a to jest cząsteczka składająca z 70 atomów węglu. Nawet taki dość duży obiekt wykazuje właściwości falowe. Dla większych obiektów fala de Broglie jest już znacznie mniejsza, dlatego trudno zauważyć ich właściwości falowe. A teraz najważniejsza rzecz. O jakich falach mówimy? Co to za fala i jak wygląda? Z klasycznymi falami wszystko jest jasne. Możemy je zobaczyć, więc łatwo możemy sobie wyobrazić. Dźwięk to są wahania ciśnienia jakiegoś ośrodka. Fale na wodzie to drganie poziomu wody. Ze światłem też wszystko jest mniej więcej jasne. To jest fala w polu elektromagnetycznym. Drganie pól elektrycznego i magnetycznego. Ale co za fala de Broglie-Kotta lub fala elektronowa? Jak to jest? Co drga w takiej fali? Teraz trzeba pomyśleć, jak opisać tę falę matematycznie i spróbować ją sobie wyobrazić. Lub przynajmniej przedstawić jej wygląd na wykresie i spróbować zrozumieć, co ona oznacza. Fizyk, który wymyślił, jak opisać taką falę, nazywa się Erwin Schrödinger. A otrzymane przez niego równanie nazywa się równaniem Schrödingera. Nawet najprostsze równanie Schrödingera jest dość skomplikowane. No, przynajmniej dla mnie. Nie jestem matematykiem ani fizykiem. Interesuję się tylko tym tematem. Jestem amatorem, więc nie będę poruszać tematu samego równania Schrödingera, żeby nie powiedzieć bzdur. Bo ja nie jestem znajomy z zaawansowanym formalizmem matematycznym mechaniki kwantowej. Z operatorami, przestrzenią Hilbertową, wektorami stanu, mechaniką macierzową itd. Powiem tylko, że to równanie jest podobne do drugiej zasady dynamiki Newtona. Jeśli druga zasada dynamiki Newtona pozwala nam obliczyć zachowanie układu w przyszłości, to za pomocą równania Schrödingera możemy przewidzieć zachowanie mikroobiektu, znając pełną funkcję, o której teraz porozmawiamy. Tak naprawdę można obliczyć zachowanie makroobiektu za pomocą równania Schrödingera, ale w rezultacie otrzymamy takie same wyniki, jak gdybyśmy obliczyli jego zachowanie za pomocą drugiej zasady Newtona. Ale odwrotnie już nie. Druga zasada dynamiki Newtona nie może już opisać zachowania mikroobiektu. Przynajmniej tak dokładnie, jak to można zrobić za pomocą równania Schrödingera. Zatem równanie Schrödingera jest bardziej ogólnym równaniem. Tak więc, interesuje nas rozwiązanie równania Schrödingera, funkcja falowa. Patrz. To jest funkcja, o której mówiłem w poprzednim filmie. Jest również rozwiązaniem pełnego równania falowego. Przecież nie bierze się znikąd, a rozwiązaniem równania Schrödingera przez analogię jest funkcja falowa. Chociaż jeśli gdzieś poczytać o funkcji falowej, wszystko wygląda
bardzo skomplikowanie, ale podejmiemy odważną próbę rozgryźć to wszystko. Najpierw pokażę prostsze przykłady bez akademickiej dokładności, a następnie wyjaśnię wszystko dokładniej za pomocą wykresów. Tak więc, funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym opisującym falę de Broglie. Znajomość funkcji falowej pozwala obliczyć prawdopodobieństwa wyników różnych pomiarów wielkości fizycznych, takich jak pomiary położenia, pędu czy też energii. Ale na przykład masa, ładunek i tym podobne są niezależne od metody pomiaru. Oznacza to, że funkcja falowa nie podaje konkretnych wartości tych właściwości obiektu, a jedynie prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo jest podstawą mechaniki kwantowej. Mechanikę kwantową można nazwać inaczej zaawansowana teoria prawdopodobieństwa. Ogólnie rzecz biorąc, głównym odkryciem mechaniki kwantowej jest nie dyskretność, ale probabilistyczna natura praw mikroświata. Ale jednocześnie funkcja falowa to maksymalnie możliwy opis stanu cząstki kwantowej lub układu cząstek. Wszystko to wynika z falowej natury materii. A teraz dokładniej o tym wszystkim. W sumie to poprzedni film zrobiłem tylko po to, aby ułatwić wam zrozumienie funkcji falowej. Myślę, że bez zrozumienia funkcji i fal, zrozumienie najbardziej podstawowych rzeczy w mechanice kwantowej jest prawie niemożliwe. Pamiętamy, jakie funkcje użyliśmy do pisania drgań lub fal w ostatnim filmie. Na wykresie to jest taka sinusoida. Ta funkcja zależała tylko od czasu, ale może zależeć od współrzędnych przestrzeni, od położenia. Dla przypadku jednowymiarowego jest to po prostu ruch wzdłuż jednej współrzędnej x. Dodajemy tu jeszcze jedną zmienną k. K to liczba falowa. Równa się liczbę radianów fali w odcinku 1 metra. Mam nadzieję, że pamiętasz z ostatniego filmu, czym są radiany. No i dodajemy argument funkcji x, co oznacza oś współrzędnych, wzdłuż której porusza się fala. Otrzymujemy opis fali, która porusza się w przestrzeni wzdłuż osi x. W przypadku trójwymiarowej przestrzeni należy dodać jeszcze dwie osie. Korzystając z tej funkcji, można opisać na przykład fale akustyczne, fale wodne, a nawet falę elektromagnetyczną, rozwiązując równanie Maxwella. Ruch cząstek, kwantów, można opisać podobną funkcją, która w mechanice kwantowej nazywa się funkcją falową i jest oznaczona literą psi. Jeszcze inaczej nazywana psi-funkcją. To prawda, jest to najprostszy przypadek dla swobodnej cząstki poruszającej się wzdłuż osi x. Bardzo ważne jest zrozumieć, że w mechanice kwantowej to wyrażenie jest zapisane w zespolonej formie. Ta forma wygląda następująco. A to amplituda. Zamiast kosinusa liczba Eulera do potęgi liczby i pomnożonej przez wszystko inne w nawiasach, jak w wyrażeniu w zwykłej formie. Bardzo podobne te dwie funkcje, prawda? Zmienił się tylko kosinus na liczbę Eulera i pojawiła się potęga z liczbą i. Liczba i tutaj jest jednostką urojoną, która jest równa pierwiastkowi kwadratowemu z minus 1. Pojawia się w liczbach zespolonych. Liczby zespolone są liczbami dwuwymiarowymi. Ich nie można sobie wyobrazić. Wyglądają tak. To nie jest kilka liczb, ale jedna liczba. Jest po prostu dwuwymiarowa. Wydawałoby się, dlaczego tak jest, jeśli istnieją zwykłe liczby? Po co tak bardzo wszystko komplikować? Okazuje się, że wręcz przeciwnie. To jest wygodniej, upraszczają wiele obliczeń. Można je oczywiście zastąpić zwykłymi liczbami, ale formuły będą bardziej uciążliwe, zamiast jednej formuły trzeba będzie napisać kilka. Pokażę później w praktyce, kiedy pojawia się dwa wyrażenia zamiast jednego. Ale tak naprawdę liczby zespolone w mechanice kwantowej mają bardziej głębokie znaczenie, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Mówiłem trochę o liczbach zespolonych w tym filmie. W sumie nie jest to wszystko tak skomplikowane, jak się wydaje,
ale powiedziałem, że wiedzy szkolnej wystarczy, aby zrozumieć te filmy. Więc nie będziemy zagłębiać się w ten temat. Ważne jest, aby zrozumieć, że to tylko zespolona forma tego wyrażenia. Istnieje taki wzór, wzór Eulera. Łączy funkcje trygonometryczne z tym zespolonym wykładnikiem. Ale tego nie potrzebujemy. Przejdźmy do konkretów. Weźmy na przykład funkcję opisującą falę na wodzie. Jej fizyczne znaczenie jest jasne. Opisujemy po prostu falę na wodzie. Możemy poznać wysokość tych fal, długość fal i ogólnie kształt, jak oni wyglądają na wodzie. Weźmy funkcję opisującą prąd przemienny. Jakie jest jej fizyczne znaczenie? Ona opisuje prąd. Wiedząc to wszystko, możemy określić szczytowe i skuteczne napięcie, częstotliwość prądu przemiennego itd. Jest jakaś funkcja falowa, która opisuje falę de Broglie elektronu. Jakie jest jej fizyczne znaczenie? Okazuje się, że takiego znaczenia nie ma. To jest bardzo nietypowa sytuacja, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że różne wzory w fizyce mają jakieś fizyczne znaczenie. Weźmy najprostszy przypadek. Niech funkcja falowa zależy tylko od współrzędnej, to znaczy nie zmienia się w czasie. Przedstawimy to na wykresie. To, jak dokładnie będzie wyglądała fala, zależy od jej funkcji, ale niech wygląda znajomo. Coś w tym rodzaju. Co to w ogóle oznacza? Gdyby to była woda, wszystko jest jasne. To jest wysokość fali, a to jest jej długość. A w przypadku elektronu, co ona pokazuje? Schrödinger zaproponował następujące wyjaśnienie. Elektron jest jakby rozmazany w przestrzeni i tutaj jego ładunek jest większy, a tutaj mniejszy. Czyli jest to odwzorowanie gęstości ładunku elektronowego w przestrzeni. Okazało się, że tak nie jest. Max Born zaproponował własne wyjaśnienie. Fala ta pokazuje prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w jakimś punkcie przestrzeni. I właśnie to potwierdzają eksperymenty. Ale czekaj, okazuje się, że tutaj prawdopodobieństwo jest ujemne? Nie. Sama funkcja falowa nie ma fizycznego znaczenia i nie pokazuje prawdopodobieństwa. Fizyczne znaczenie ma tylko kwadrat modułu funkcji falowej, czyli zawsze jest liczbą dodatnią. W takim przypadku kwadrat modułu funkcji falowej będzie wyglądał mniej więcej tak. Dlatego nie będzie ujemnych wartości prawdopodobieństwa. Kwadrat modułu nazywany jest również kwadratem amplitudy funkcji falowej. Dlaczego dokładnie kwadrat modułu? Mówiąc najprościej, dzieje się tak, ponieważ funkcja falowa jest opisana wyrażeniem w postaci zespolonej, a kwadrat modułu robi z liczb zespolonych zwykłe, rzeczywiste liczby. Oczywiście rygorystyczne uzasadnienie matematyczne jest bardziej skomplikowane. Na razie wystarczy nam, że kwadrat modułu funkcji falowej pokazuje gęstość prawdopodobieństwa znalezienia elektronu w jakimś punkcie przestrzeni. Nie samo prawdopodobieństwo, ale gęstość prawdopodobieństwa. Na razie to wszystko, a teraz opowiem, jak to wygląda w praktyce i podam przykłady. Narysujmy kolejny wykres kwadratu modułu funkcji falowej dla elektronu. Chociaż każda cząstka ma właściwości falowe, więc dotyczy to również kwarków, fotonów, neutrin i innych cząstek. Niech ta fala wygląda tak, ponieważ już mamy kwadrat modułu funkcji. Wtedy nie będziemy mieli ujemnych wartości amplitudy. Ten wykres jest niezależny od czasu, czyli elektron nie porusza się, ale znajduje się gdzieś na osi X. Czas tutaj jest jakby zatrzymany. Na osi Y pokazana gęstość prawdopodobieństwa znalezienia elektronu w pewnym punkcie na osi X. Na przykład tutaj wartość funkcji jest największa, więc najprawdopodobniej znajdziemy elektron w tym punkcie na osi X. Ale to nie znaczy, że na pewno znajdziemy elektron w tym miejscu. Możemy go znaleźć tutaj i tutaj.
ale jest po prostu bardziej prawdopodobne, że znajdziemy go tutaj po jakimś pomiarze. Im więcej razy wykonujemy pomiar, tym bardziej ten wykres będzie odpowiadał wynikom pomiaru. Najczęściej w wyniku pomiaru będziemy znajdować elektron tutaj, tutaj trochę rzadziej, a tutaj jeszcze rzadziej. A tutaj wartość wynosi 0. Prawdopodobieństwo znalezienia elektronu tam też wynosi 0. Podczas pomiarów nie znajdziemy tam elektronu. Co więcej, nie da się dokładnie przewidzieć, gdzie znajdziemy elektron. Możemy jedynie przewidzieć prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w jakimś punkcie przestrzeni. A dlaczego niemożliwe jest dokładne przewidzenie położenia, tego nikt nie wie. To jest jakaś podstawowa właściwość naszego wszechświata. Przyczyna tego nie jest znana. I to jest wystarczająco interesujące. Prawdopodobieństwo jest fundamentalną właściwością naszego wszechświata. Co więcej, dotyczy to nie tylko przypadku elektronu i jego lokalizacji. Nie można na przykład przewidzieć orientacji spinu w wyniku pomiaru. Można tylko przewidzieć prawdopodobieństwo orientacji. Nie można też przewidzieć rozpadu jakiegoś atomu, na przykład uranu-235. Można wziąć tylko ogromną liczbę atomów uranu-235 i bardzo dokładnie przewidzieć okres połowniczego rozpadu, czyli czas rozpadu połowy atomów z tego kawałku uranu-235. Ten czas wynosi 700 milionów lat. Ale jeśli weźmiemy jeden atom, to może rozpaść się w ciągu jednej sekundy, a może za 2 miliardy lat. Nie można tego przewidzieć. Kiedy rzucamy kostkę, naiwnie zakładamy, że jest to proces losowy. Prawdopodobieństwo otrzymania na przykład liczby 6 wynosi 1/6. Ale znając siłę rzutu, kąt, moment pędu itd., możemy dokładnie przewidzieć, która liczba wypadnie. Ale w mechanice kwantowej prawdopodobieństwa są fundamentalne. Znając energię, prędkość elektronu itd., nie możemy przewidzieć dokładnie lokalizacji elektronu, tylko prawdopodobieństwo znalezienia go w pewnym punkcie przestrzeni. I nie ma nic poza tym prawdopodobieństwem. Jest ono fundamentalne. Wynika z samej natury wszechświata. Bóg nie gra w kości, powiedział Einstein, zakładając, że za prawdopodobieństwami w mechanice kwantowej kryje się coś nieznane, że istnieją pewne ukryte zmienne, informacje, które pozwalają dokładnie określić położenie elektronu, czas do rozpadu atomu itd. Ukryte zmienne to na przykład wiedza o przyszłości. Ale jak dotąd wszystkie eksperymenty mówią coś przeciwnego. Te prawdopodobieństwa są fundamentalne. Nie stoją za nimi żadne ukryte zmienne. Nie mów Bogu, co ma robić, odpowiadał Niels Bohr Einsteinowi. Wróćmy do naszej funkcji falowej. Wiemy już, że kwadrat jej modułu daje gęstość prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w jakimś punkcie przestrzeni. Ale dobrze, niech tak. To w końcu, co to za funkcja i czym jest ta fala? Czy jest to jakaś fala w przestrzeni? Tak jak fala na wodzie. Czy ta funkcja jest tylko matematyczną sztuczką, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością? Tego nikt nie wie, ale większość fizyków uważa to za sztuczkę matematyczną. Tak, kwadrat modułu daje gęstość prawdopodobieństwa, a więcej nie wiemy, chociaż istnieją różne interpretacje. A jeśli zrobimy pomiar i precyzyjnie określimy punkt w przestrzeni pokazujący lokalizację elektronu, co wtedy z tą częścią fali? Bo jeśli tu znaleźliśmy elektron, to wtedy tutaj nie możemy go już znaleźć. Ta fala znika, czy co się dzieje? To wszystko nie do końca jest jasne. Są różne interpretacje. To bardzo spekulacyjny temat. Możecie wybrać sobie to, co wam pasuje. Osobiście mnie to wszystko nie obchodzi. To po prostu działa. Ale jak to interpretować, jest oczywiście interesujące. Ale jakoś przeżyję bez tego, gdyż nie ma sposobu sprawdzić to empirycznie. Ze względu na swoją prostotę i niezwykłość jest popularna wieloświatowa interpretacja mechaniki kwantowej. Gdy wykonujesz pomiar w celu znalezienia elektronu, to świat dzieli się na kilka części,
Jeśli znajdziesz elektron tutaj, to w alternatywnych światach twoje kopie znajdą go tutaj, tutaj i tak dalej. Ale większość uniwersytetów będzie uczyć i wyjaśniać wszystko najprawdopodobniej z punktu widzenia interpretacji kopenhaskiej. Chociaż zależy od nauczyciela. Ona wykorzystuje koncepcję kolapsu funkcji falowej. Kiedy mierzymy położenie elektronu, to funkcja falowa kolapsuje, jakby znika, pokazując, która z alternatyw została zrealizowana. Zdecydowana większość fizyków uważa ten proces za niefizyczny, a jako taki specyficzny formalizm matematyczny i do tego subiektywny. Dlatego pojawia się takie pojęcie jak obserwator. Jest to dość trudne do zrozumienia. Wyjaśnienie jest nudne i banalne. Prawdopodobnie dlatego właśnie interpretacja wieloświatowa jest popularna w filmach popularnonaukowych. Chociaż subiektywność sugeruje, że właściwości obiektu nie istnieją w rzeczywistości lub istnieją w superpozycji stanów, tylko sam akt pomiaru sprowadza obiekty do określonego stanu. Czy naprawdę myślisz, że księżyc nie istnieje, jeśli na niego nie patrzysz? Pytał Einstein Nielsa Bohra. Tak, odpowiadał Niels Bohr. Ale nie warto traktować to dosłownie. Lepiej poczytajcie o tym. Ja tylko mam na celu zainteresować was tematem, a wiedza zdobyta w tym filmie pomoże wam to lepiej zrozumieć. Dobrze, tu już jest raczej filozofia. Osobiście mnie to nie obchodzi. No i kim jestem, żeby moja opinia była dla kogoś ważna? Wybierzcie dla siebie dowolną interpretację. Jest ich dużo. Rozumiem, że chcielibyście wiedzieć, jak ktoś wyobraża sobie funkcję falową. Przejdźmy więc do bardziej konkretnych przykładów. W najprostszym przypadku. Atom wodoru. Jeden elektron i jądro z jednego protonu. Proton i elektron są pokazane jako kule, co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To jest takie uproszczenie. Orbita elektronu jest pokazana jako cienka linia, która również nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. A oto jak wygląda kwadrat modułu funkcji falowej dla elektronu w atomie wodoru na najniższym poziomie energetycznym, w stanie podstawowym. Oś X przedstawia odległość od jądra atomowego w angstremach. Oś Y pokazuje gęstość prawdopodobieństwa znalezienia elektronu w pewnej odległości od jądra atomowego. Jak widać, największe prawdopodobieństwo znalezienia elektronu występuje właśnie w odległości promienia Bohra, o czym już wspominałem powyżej. To, co widać na obrazkach pokazujących orbity elektronowe, pokazuje tylko najwyższe prawdopodobieństwo znalezienia tam elektronu. Jak widać, może być bliżej lub może być dalej niż ten obszar. Może nawet znajdować się w jądrze. Istnieje temu niezerowe prawdopodobieństwo. Okazuje się, że wokół jądra znajduje się pewien obszar kulisty, w którym prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest największe. Zwykle na obrazkach pokazany jest obszar kulisty, który pokrywa około 95% gęstości prawdopodobieństwa znalezienia elektronu w tym obszarze. Nazwany też chmurą elektronową. Oczywiście jest to najprostszy przypadek. No i w końcu są atomy z dużą liczbą elektronów i zgrzeszyłbym, gdybym wam nie pokazał, co się stanie, jeśli elektron będzie nie na najniższym poziomie energetycznym, ale też na wyższych orbitach. A ponieważ to już nie jest model atomu Bohra, to nie na orbicie, ale na powłoce elektronowej. Pamiętamy już, że jeśli tutaj atom pochłania energię, na przykład kwant światła, to przechodzi na wyższy poziom energetyczny. Ale atom składa się z jądra, protonów i neutronów, a także elektronów. Co dokładnie w atomie pochłania kwanty światła, fotony? Oczywiście jedno i drugie. Samo jądro atomu potrzebuje fotonów o bardzo dużej energii, kwantów gamma, aby przejść na wyższy poziom energetyczny. Dlatego zwykle pokazuje się,
że to właśnie elektron absorbuje fotony i przeskakuje na wyższą powłokę elektronową. Nawiasem mówiąc, ten proces jest również probabilistyczny. Nie można przewidzieć, czy elektron pochłonie foton, czy nie. Można tylko przewidzieć prawdopodobieństwo tego procesu. Tutaj widzisz trzy modele atomu i wizualizację procesu absorpcji fotonu przez elektron. Ale jak już wiemy, poziomy energii są skwantowane, dyskretne, więc elektron wydaje się natychmiast przeskakiwać na wyższą powłokę, jakby szybciej niż prędkość światła. Ale on nie przeskakuje. Zmienia się energia i odpowiednio prawdopodobieństwo znalezienia go w tym miejscu. To właśnie pokazuje ten model atomu z chmurą elektronową. Wyobraź sobie, że istnieją trzy elektrony na trzech poziomach energii. Najniższy to stan podstawowy. Środkowy, w którym elektron zaabsorbował foton o średniej energii. I wysoki, gdy elektron zaabsorbował foton o wysokiej energii. Wiemy już, jak będzie wyglądał wykres gęstości prawdopodobieństwa znalezienia elektronów w pewnej odległości od jądra i chmura elektronowa w przypadku, gdy elektron znajduje się na niższym poziomie energii, na najniższej powłoce elektronowej. Oto wykres i chmury elektronowe dla wszystkich trzech przypadków. Widzicie, nawet jeśli elektron znajduje się na najwyższej powłoce elektronowej, istnieje szansa, że po pomiarze znajdziesz go na najniższej powłoce lub na powłoce pomiędzy najwyższą a najniższą. I spójrz, są obszary, w którym prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest praktycznie zerowe. W przypadku wysokiego poziomu energii jest ich aż 2. Tutaj są oznaczone napisem NODE, co oznacza węzeł. A co za węzły i dlaczego tam istnieje prawie zerowe prawdopodobieństwo znalezienia elektronu? Jak można przejść na wyższą powłokę bez przechodzenia tych obszarów? Jak to się dzieje? Tutaj musimy wiedzieć, czym jest fala stojąca. Najlepiej pokazać animację. To jest fala stojąca. Jej istotą jest to, że szczyty amplitudy nie poruszają się w przestrzeni, pozostają na miejscu. W zwykłej fali poruszają się, co można wyraźnie zobaczyć na porównaniu. Oto przykład, jak zrobić falę stojącą za pomocą sznurka. Jeszcze jedno nagranie. Oto bardziej złożony przykład. Tutaj trzeba łączyć trochę wyobraźnię. Dwie fale poruszają się w przeciwnych kierunkach, ale ich wzór interferencyjny jest falą stojącą. Opisałem ten przypadek interferencji na wykresie za pomocą prostego wyrażenia. Fale Faradaya. To są fale stojące na powierzchni cieczy. Dwuwymiarowy przypadek fal stojących. No i animacja tego procesu. Tak więc, co mają z tym wspólnego fale stojące? W fali stojącej istnieją obszary, węzły, w których amplituda w ogóle nie rośnie. Jeśli drgasz przymocowaną do czegoś linę, wysokość liny w tych obszarach się nie zmienia. W przypadku elektronu mamy falę prawdopodobieństwa, falę de Broglie. Tak więc w tym przypadku węzły to obszary, w których amplituda prawdopodobieństwa znalezienia elektronu w tym obszarze wcale nie rośnie. Prawdopodobieństwo jego znalezienia tam jest praktycznie zerowe. Powiem wam jeszcze coś. Bo myślałem wcześniej, ale z czym interferuje fala prawdopodobieństwa, aby wygenerować fale stojące? A? Uczone, w moczu moczone. U was tam kretynie debile pracują, wymyślili falę stojącą, ale z czym interferuje nie wymyślili, tak? Ale jak się okazało, debilem to jestem ja.
I zamiast oskarżać ludzi o to, że są nielogiczni, niekompetentni, wystarczy usiąść i rozgryźć problem, a nie wymyślać własnych idiotycznych teorii bez zastanawiania się, dlaczego fizycy tak uważają. Okazało się, że rozwiązanie tej logicznej niespójności jest po prostu genialne. Spójrz, w przypadku przymocowanej do czegoś liny, jeśli ją drgać z określoną częstotliwością, to ona interferuje sama z sobą, tworząc falę stojącą. Okazuje się, że fala prawdopodobieństwa również interferuje sama ze sobą. I choć nie jest ni do czego przymocowana, orbita jest tutaj okrągła. I jeśli w wyniku obrotu fala dotrze do punktu, z którego zaczęła się poruszać, to znaczy w tej samej fazie, to fala ta wzmacnia się. Występuje konstruktywna interferencja. Jeśli nie, jeśli w antyfazie, to następuje destruktywna interferencja. Fala jest wygaszana. Pierwszy przypadek pokrył się z orbitami w różnych modelach atomu. Tam prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest najwyższe. A drugi przypadek to miejsca, w których prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest praktycznie zerowe. Absorpcja fotonu niejako rozciąga stojącą falę prawdopodobieństwa na większą odległość od jądra atomowego. Cóż, powiedziałem to wszystko w uproszczonej formie, ale myślę, że jest jasne, że pracowali nad tym genialni ludzie, jeśli doszli do takich wniosków i do tego udowodnili to matematycznie i eksperymentalnie. Generalnie o stanie elektronów w atomie decyduje kilka liczb kwantowych. Główna, poboczna, magnetyczna i spinowa. Tutaj rozmiar chmury elektronowej zależy od głównej liczby kwantowej, czyli od energii. Im więcej energii, tym większy promień chmury elektronowej. Kształt chmury elektronowej zależy od pobocznej liczby kwantowej. Położenie w przestrzeni zależy od magnetycznej liczby kwantowej. Jest jeszcze spin, ale o tym trzeba robić osobny film, aby coś wyjaśnić. Wszystkie te liczby kwantowe tworzą tak różne chmury elektronowe. I to właśnie kwadraty modułu funkcji falowej pokazują obszary gęstości prawdopodobieństwa, w których prawdopodobieństwo znalezienia elektronu wynosi około 95%. To jest to, co wy widzicie na obrazkach. Pojawia się pytanie, jeśli są to tylko gęstości prawdopodobieństwa, to czym jest sam elektron? Z grubsza mówiąc, jeszcze wszystkiego nauka nie wie o elektronie. Ale nie martwcie się. W komentarzach na YouTubie eksperci od wszystkiego, lub jak sami siebie nazywają, obudzeni albo wtajemniczeni, udzielą wam odpowiedzi na wszystkie wasze pytania. Dosłownie na wszystkie. A nauka nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale oto, co nauka wie o elektronie. Ma ujemny ładunek, masę i spin. A ze względu na spin ma moment magnetyczny. A jeszcze ze względu na spin zachowuje się jak fermion. Wszystkie te parametry są zmierzone bardzo dokładnie. To właśnie odróżnia go od innych cząstek lub kwantów. Ale można zadać pytania, odpowiedzi na które są wspólne dla wszystkich innych cząstek. Będę mówić o elektronie, ale dotyczy to innych cząstek. Neutrin, kwarków, gluonów itd. Więc możesz ekstrapolować te odpowiedzi na inne cząstki. Jak wygląda elektron? Z czego się składa? Jaki jest jego kształt? I główne pytanie, jaki ma rozmiar? Nie ma odpowiedzi na te pytania. Nikt nie wie i nikt nie widział elektronu. Widzimy tylko efekty jego interakcji z inną materią. Współczesna nauka uważa elektron za fundamentalną cząstkę. To znaczy uważa, że elektron nie składa się z czegoś. Nie można go rozbić na mniejsze części. Ale czy tak jest naprawdę, nie jest jeszcze znane. Do tej pory eksperymenty wskazują, że nie składa się z czegoś. Czy są inne, alternatywne opinie? Tak, są. Możecie poczytać o hipotetycznych cząstkach, z których mogą składać się kwarki, elektrony i niektóre inne cząstki.
co do rozmiaru, to współczesna nauka uważa elektron za cząstkę punktową, która nie ma rozmiaru i odpowiednio takiej właściwości jak kształt, czyli jak punkt zerowymiarowy, 0D. Ale trzeba przyznać, że mózg może się zbuntować, słysząc, że elektron nie ma rozmiaru. Wystarczy po prostu rozróżniać takie pojęcia jak model i obiekt w szerokim znaczeniu tego słowa. Przedstawienie model elektronu jako cząstki bez rozmiaru działa dobrze i pozwala obliczyć wszystko bez problemów. Prawda, w teorii pola jest trochę inaczej. W elektrodynamice klasycznej też jest inaczej. Ale w rzeczywistości jego rozmiar jest nieznany. Ostatnie eksperymenty pokazują, że jest nie większy niż 10 do potęgi minus 18 metrów. Znikomo maleńki. Atom w porównaniu z elektronem tej wielkości jest tak jak ty w porównaniu z odległością od Ziemi do Słońca. Ale to tylko górna granica. Elektron może być znacznie mniejszy i najprawdopodobniej tak jest. A jaką ma formę, tutaj nie ośmielam się odpowiadać, bo wcale nie wiadomo. Czy są inne opinie? Tak. Na przykład niektórzy fizycy uważają, że rozmiar elektronu jest równy rozmiarowi jego długości fali Comptona. To jest tyle. Co jest znacznie więcej niż poprzednia wartość. Istnieje również teoria strun, która opisuje cząstki jako stojące jednowymiarowe fale. Lepiej znane jako struny, o długości porównywalnej z długością Plancka. Ogólnie w teorii strun często używa się takich pojęć jak oscylator harmoniczny i fala, zwłaszcza fala stojąca. Po obejrzeniu filmu możecie o tym poczytać, zrozumiecie trochę więcej, choć tamte oscylacje występują w 11 wymiarach, dlatego nie jest to takie proste. Nie bez powodu teoria strun jest uważana za jedną z najtrudniejszych teorii. Nawiasem mówiąc, nie tylko teoria strun rozważa cząstki, biorąc pod uwagę wyższe wymiary. Ogólnie w fizyce istnieje wiele wskazówek, że istnieje więcej wymiarów przestrzennych niż trzy. Takie oto interesujące obiekty zwane cząstkami fundamentalnymi lub kwantami. Ale oczywiście to nie wszystko. Weźmy jakiś znany nam przedmiot, jakąś kulę. Wyobraźmy sobie, że jest w pudełku i porusza się odbijając się od ścian. Ma określoną pozycję w przestrzeni, pęd, czyli masa pomnożona przez prędkość i kierunek tego pędu. Nic niezwykłego. Pokażę uproszczony model tego samego przypadku, ale z elektronem. Chociaż można sobie wyobrazić atom lub inne cząstki, to nie ma znaczenia. Cała materia ma właściwości falowe. Tylko w mikroobiektach te właściwości są bardziej wyraźne. Narysujmy taki kwadrat i wyobraźmy sobie, że wewnątrz w sobie zawiera cząstkę lub mikroobiekt, który porusza się jak piłka z poprzedniego przykładu. Powiedzmy, że obliczyliśmy długość fali de Broglie dla tego mikroobiektu, a jeszcze lepiej wiemy jego funkcję falową. Niech ona wygląda mniej więcej tak, nie zmienia się w czasie. To tylko uproszczony model, bardziej ścisły pokażę później. Tak więc, czy możemy powiedzieć, gdzie znajduje się nasz mikroobiekt? Nie. Nie ma określonej lokalizacji czy trajektorii, ale można już intuicyjnie domyśleć, że najwyższe prawdopodobieństwo położenia znajduje się w środku kwadratu. Jak dowiedzieć się, gdzie znajduje się nasz mikroobiekt? Trzeba wykonać pomiar, na przykład sfotografować jakimś sprytnym aparatem lub detektorem cząstek, który pozwala to zrobić na bardzo małych odległościach. A co to znaczy fotografować? Oznacza to złapać fotony na światoczułą folię, które odbijają się od naszego mikroobiektu. Aby jednak zostały odbite, musimy najpierw wystrzelić te fotony w nasz mikroobiekt. Powiedzmy, że zrobiliśmy wszystko, teraz znamy dokładne położenie mikroobiektu w przestrzeni. Oto nasze zdjęcie i nasz mikroobiekt na tym zdjęciu. Czy możemy teraz powiedzieć, jaki był pęd lub prędkość i kierunek tego obiektu?
Nie. Nie da się tego zrobić, ponieważ zdjęcie nie da nam informacji o prędkości, z jaką poruszał się mikroobiekt. Nawet gdybyśmy wcześniej znali dokładną prędkość mikrocząstki i ustalili jego położenie za pomocą zdjęcia, prędkość się zmieni, ponieważ strzelamy w nasz mikroobiekt fotonami, a fotony mają swój własny pęd i przenoszą ten pęd na mikroobiekt, zmieniając jego prędkość i kierunek ruchu. Podobna sytuacja, kiedy odbijamy od kuli dla biliardu inne kuli. Po poznaniu dokładnej pozycji mikroobiektu nie można poznać jego prędkości. Jak zmierzyć prędkość? Cóż, możemy zrobić kilka zdjęć przez jakieś interwały czasu, a następnie obliczyć różnicę czasu między pierwszym a ostatnim zdjęciem i obliczyć prędkość. Ale tu jest problem. On mógłby poruszać się tak lub w ten sposób, więc prędkość mogłaby się zmieniać. Cóż, wtedy nagrywamy ruch mikrocząstki na wideo jakąś superkamerą trylion klatek na sekundę. Otrzymujemy coś w rodzaju trajektorii. Wtedy zobaczymy zmianę położenia mikroobiektu w czasie i będziemy mogli oszacować prędkość. Ale w tym przypadku nie możemy już wskazać dokładnego miejsca, w którym mikroobiekt znajdował się podczas pomiaru jego prędkości, gdyż w tym czasie przemieścił się on na pewną odległość. Rzeczywiście, nie możemy wskazać dokładnego miejsca, punktu, w którym znajdował się mikroobiekt podczas filmowania go mierząc prędkość, ponieważ zmienił on swoje położenie. Przecież nie można powiedzieć, że on znajdował się tylko tutaj. Krótko mówiąc, w zasadzie niemożliwe jest jednoczesne zmierzenie położenia i prędkości jakiegokolwiek obiektu we wszechświecie. Ale to wynika z falowej natury materii, a nie poprzez przyrządy pomiarowe. Można też powiedzieć, że istnieje coś takiego jak kwant działania. I kiedy mierzymy coś, to wykorzystujemy kwanty działania. Możemy wykorzystać najmniejszy kwant działania, ale i tak wpływamy na mikroobiekt. Możemy nagrywać mikroobiekt, czyli mierzyć jego prędkość przez bardzo krótki czas. Wtedy niepewność dokładności położenia będzie miała mniejszą wartość, ale nie zero. Generalnie możemy zmierzyć prędkość, a raczej pęd, masę pomnożoną przez prędkość, biorąc pod uwagę kierunek z jakąkolwiek dokładnością. Ale im dokładniej go mierzymy, tym większa jest niepewność położenia, którą oznaczymy jako delta x. I odwrotnie, możemy dokładnie zmierzyć położenie, ale wtedy nie będziemy znać pęd. Niepewność pędu oznaczymy jako delta p. Okazuje się, że iloczyn niepewności dokładnej lokalizacji i niepewności pędu jest zawsze większy lub równy jakiejś stałej, a mianowicie stałej Plancka podzielonej przez 4π. Można zapisać tę stałą liczbami, jest strasznie mała. W życiu codziennym, obserwując duże obiekty, nie zauważamy tego efektu, ponieważ wartość tej stałej jest na tyle mała, niepewności w pomiarach są na tyle znikome, że nie wychwytują ich nasze zmysły, a nie zwykłe przyrządy pomiarowe. To jest ważne dla mechaniki kwantowej. Reguła ta nazywa się zasadą nieoznaczoności Heisenberga. To wszystko jest bardzo nieintuicyjne, ale postaram się trochę rozwinąć temat. Jest to fundamentalna właściwość naszego wszechświata. Bez względu na to, jak dokładne są nasze przyrządy pomiarowe, nie możemy naruszyć tej zasady. W ogóle niemożliwe jest przeprowadzenie eksperymentu, który naruszyłby ten stosunek. Radzę zapoznać się z dyskusją między Einsteinem a Nielsem Bohrem. Einsteinowi nie spodobała się zasada nieoznaczoności, i on wymyślał eksperymenty myślowe dotyczące jednoczesnego mierzenia położenia i pędu cząstki. Bardzo spodobał mi się jeden z eksperymentów myślowych, zwłaszcza sposób, w jaki Niels Bohr pokazał, że Einstein się mylił. To jest tak proste i genialne,
że na miejscu Einsteina straciłbym przytomność, zdając sobie sprawę, jak genialnie Niels Bohr rozwiązał ten eksperyment myślowy. Spodobało mi się to tak bardzo, że postarałem się znaleźć oryginalny opis w języku polskim w książce jednego z biografów Einsteina, żeby wam pokazać. Tylko warto najpierw powiedzieć, że niemożliwe jest jednoczesne, dokładne zmierzenie nie tylko położenia i pędu, ale także czasu i energii, prądu i napięcia, pól elektrycznego i magnetycznego. Zatrzymajcie film i przeczytajcie, jeśli jesteście zainteresowani. Mogłoby się wydawać, no i co z tej zasady nieoznaczoności? No, nie możemy jednocześnie zmierzyć położenia i pędu. I co? Spójrz, weźmy jakiś przedmiot leżący na twoim biurku. Nieważne co. Niech to będzie, zgodnie z tradycją, kula. Jej pęd jest zerowy, nie porusza się. Teraz można zmierzyć jej dokładne położenie. I okaże się, że jednocześnie dokładnie zmierzyłeś położenie i pęd. A więc naruszyłeś zasadę nieoznaczoności, tak? Logicznie, ale nie do końca. Tak naprawdę to się porusza. Ma temperaturę i cząsteczki, które drgają, poruszają się, mają swój własny pęd i lekko przesuwają tę kulę na biurku. Fotony również uderzają w tę kulę, a ponieważ fotony mają pęd, to przekazują go kuli. Jest też coś takiego jak dźwięk. Dźwięk to mechaniczne drganie jakiegoś ośrodka, powietrza, biurka. Sama kula lekko wibruje od tych fal. W rezultacie okazuje się, że kula nigdy się nie zatrzymuje, a więc nie narusza zasady nieoznaczoności. Tyle, że ten ruch jest tak znikomy, niepewności są tak małe, że nie zauważamy tego ruchu. Ale najważniejsze jest to, że zasada nieoznaczoności nie jest naruszona. Ale izolujmy kulę od wszelkiego promieniowania, od dźwięków i obniżmy jej temperaturę do zera bezwzględnego, aby cząsteczki lub atomy przestały się poruszać. Teraz możemy wreszcie zmierzyć zarówno pęd, jak i położenie. Nie. Zasada nieoznaczoności jest tak fundamentalną właściwością naszego wszechświata, że nawet w tym przypadku cząsteczki tworzące kulę będą się poruszać, oscylować i znowu zasada nieoznaczoności nie zostanie naruszona. Dobrze zrozumiałeś, ruch wcale się nie zatrzymuje. Jedynie wydaje nam się, że coś może się zatrzymać, bo wartość tej stałej jest bardzo mała, ale tak naprawdę zatrzymania nie ma. Zawsze są tak zwane oscylacje zerowe. Dlaczego? Poprzez falową naturę materii, przejaw której nie doświadczamy w życiu codziennym. I tutaj znowu można zadać pytanie, ale dlaczego tak jest? Tylko jest to fundamentalne pytanie, takie jak pytanie, dlaczego czas płynie w kierunku przyszłości? Ale z jakiegoś powodu nasz wszechświat przestrzega zasady nieoznaczoności i ruch nigdy się nie zatrzymuje. Czy istnieje jakieś eksperymentalne potwierdzenie tego? Tak. Na przykład hel nie zamarza przy zerowej temperaturze i normalnym ciśnieniu z powodu zerowych drgań atomów helu. Powiem trochę więcej. Cała przestrzeń jest wypełniona różnymi polami. Elektrycznym, grawitacyjnym, gluonowym, elektrosłabym, jądrowym, Higgsa itd. Pola te w dowolnym punkcie przestrzeni również ulegają drganiom lub, jak to się nazywa, fluktuują, generując wirtualne cząstki, takie niedocząstki. Energia tych fluktuacji nazywana jest energią punktu zerowego lub próżnią w sensie fizycznym. A pola te drgają lub fluktuują tak, że znowu nie naruszają zasady nieoznaczoności. I dlatego ten wzór energii jakiegoś układu kwantowego wygląda tak i nigdy nie wynosi zero, nawet gdy kwantów działania jest zero. W tym przykładzie oznacza to, że to naczynie nigdy nie jest puste,
lecz ma w sobie zawsze jakiś minimalny poziom wody, czyli energii. Istnieje wiele eksperymentalnych potwierdzeń tego. Emisja spontaniczna, efekt Kazimira, przesunięcie Lamba i rozpraszanie Delbrücka. Z tą energią punktu zerowego wiąże się tzw. problem stałej kosmologicznej, co jest chyba obecnie największą zagadką fizyki. No, jeśli odrzucić zagadki, które są praktycznie nierealne lub prawie nierealne do empirycznej weryfikacji, typu co jest wewnątrz czarnej dziury, czy istnieje wieloświat i co było przed wielkim wybuchem. W sumie to z tego wszystkiego wynika wiele ciekawych rzeczy w fizyce, ale teraz nie będę o tym wspominać. Myślę, że tego wystarczy, abyś trochę zaznajomić was z zasadą nieoznaczoności i jakie są z tego konsekwencje. Wróćmy do naszej mikrocząstki w pudełku. Okazuje się, że istnieje niezerowe prawdopodobieństwo znalezienia cząstki poza pudełkiem. Jest to również związane z falową naturą cząstek i wyjaśnia się zasadą nieoznaczoności. Im cięższe ściany pudełka, tym większe prawdopodobieństwo, jeśli wszystkie inne warunki są takie same. Efekt ten nazywany jest efekt tunelowy. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, można o tym poczytać samodzielnie. Ten efekt ma też sporo dowodów eksperymentalnych. Ponadto jest tranzystor tunelowy, który działa dzięki temu efektowi. Ale co tam jakiś tranzystor? Nasze słoneczko nie świeciłoby, gdyby nie ten efekt. A teraz, dzięki zdobytej wiedzy, możemy zacząć wyjaśniać to wszystko. I możemy pozwolić sobie bardziej ścisłe wyjaśnienie. To, co pokazywałem w przykładzie z pudełkiem, w fizyce nazywa się cząstka w studni potencjału. W istocie jest to model obszaru przestrzeni, z którego cząstka nie może uciec. Czytamy więc w Wikipedii o cząstce w studni potencjału. Oto, co pisze o klasycznym przypadku. Z punktu widzenia mechaniki klasycznej problem ten jest trywialny. Cząstka porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, odbijając się od ścian studni pod kątem odbicia równym do wartości bezwzględnej kątowi padania. To znaczy w ten sposób. To jest studnia, ściany są pokazane na pomarańczowo, a to jest cząstka w postaci punktu. No i porusza się, tak jak napisano na Wikipedii, odbijając się od ścian studni pod kątem odbicia równym co do wartości bezwzględnej kątowi padania. Czytamy dalej. Z punktu widzenia mechaniki kwantowej, rozwiązaniem równania Schrödingera dla tego problemu jest funkcja falowa. Żeby to pokazać, to trzeba wziąć pod uwagę to, i aby móc zmieniać energię układu, dodajmy kwant działania H i współczynnik proporcjonalności N. A oto jak to wygląda graficznie, ale na razie bez zmian w czasie. Ważne zrozumieć. Generalnie w funkcji falowej używane są liczby zespolone i uzyskuje się jedno eleganckie wyrażenie. Zamiast użycia liczb zespolonych piszemy jeszcze jedno wyrażenie. Tylko zamieniamy tutaj kosinus na sinus. A dla większej dokładności trzeba dopisać tutaj minus. Teraz nasza funkcja falowa ma dwie składowe. Rzeczywistą i urojoną. Rzeczywista jest pokazana na czerwono, a urojona na niebiesko. Jak w ogóle to sobie wyobrazić? Podobnie jak magnetyczne i elektryczne składowe fotonu, o czym mówiliśmy w poprzednim filmie. To są podobne przypadki, ale nie identyczne. Zobaczmy, jak nasza funkcja falowa zmienia się w czasie. W klasycznym przypadku ruch cząstki opisuje druga zasada dynamiki Newtona. Tutaj równanie Schrödingera. I to jest jego rozwiązanie, funkcja falowa. To jest stan podstawowy z najniższą energią. W klasycznym przypadku w stanie podstawowym cząstka nie będzie się poruszać.
ale w przypadku kwantowym działa zasada nieoznaczoności i występują oscylacje, ruch cząstki. Patrz, energia nie jest zerowa, co pokazuje ta czarna linia przerywana. Poziom energii jest powyżej zera. To jest energia punktu zerowego. Pamiętamy, że podniesienie do kwadratu modułu funkcji falowej daje gęstość prawdopodobieństwa znalezienia obiektu w jakimś obszarze przestrzeni. W naszym przypadku takim obszarem jest studnia. A ponieważ nie używamy liczb zespolonych, to mamy dwa wyrażenia i musimy je podsumować. A poza tym moduł już nie jest obowiązkowy. Tu z modułem, tutaj bez. Wyniki będą takie same. Moduł jest ważny dla liczb zespolonych, a w tym przypadku możemy go nie używać. Tak wygląda gęstość prawdopodobieństwa. Jest zaznaczona na zielono. Tutaj prawdopodobieństwo znalezienia cząstki po pomiarze jest największe. Jeśli zwiększymy energię cząstki, a możemy zmienić energię tylko dyskretnymi wielkościami proporcjonalnymi do stałej Plancka, to zmienia się funkcja falowa cząstki i odpowiednio gęstość prawdopodobieństwa. Cóż, niby wszystko tutaj pokazałem, mniej więcej wyjaśniłem. Zostawię link do tych wykresów, możecie się pobawić, jeśli chcecie. Tak to wszystko wygląda w jednej animacji. Kulka to klasyczny przypadek, a przypadek kwantowy jest opisywany funkcją falową. Przejdźmy teraz nareszcie do naszego oscylatora harmonicznego. Tutaj wszystko będzie takie same. Tylko studnię potencjału zastępuje paraboła. To praktycznie wszystko. Oto animacja przedstawiająca oscylator harmoniczny w klasycznym przypadku oraz w przypadku kwantowym, który jest opisany funkcją falową. Tak to pokazano na rysunku. Kilka funkcji falowych dla kilku poziomów energetycznych. Zauważcie, że na najniższym poziomie energii ze względu na zasady nieoznaczoności energia nie jest zerowa i nawet w tym przypadku występują oscylacje. W klasycznym przypadku odpowiada to stanowi, w którym oscylator nie oscyluje. Reasumując, cząstkę można pisać dwiema funkcjami falowymi naraz lub jeszcze większą liczbą. W tym przypadku mówię o superpozycji stanów kwantowych i w tym przypadku nie można przewidzieć, w jakim stanie jest cząstka. Można obliczyć tylko prawdopodobieństwo. Po pomiarze otrzymamy tylko określony stan. Superpozycja zniknie. A oto gęstość prawdopodobieństwa dla kwantowego oscylatora harmonicznego. Oto inny obraz. Im jaśniejszy obszar, tym większe prawdopodobieństwo znalezienia tam oscylującej cząstki. Pogódźcie się. Tylko dwa obrazki, a co na nich jest pokazane, trzeba wyjaśniać kilka godzin. Myślę, że teraz nie będzie dla Was dziwne, że w eksperymencie z dwiema szczelinami, o którym zapewne wszyscy słyszeli, pojedyncze fotony lub elektrony, jeśli będą emitowane jeden po drugim, będą wytwarzać wzór interferencyjny. Chociaż jeśli wyobrazić sobie ich maleńkimi kulami, wtedy powinno pojawić się dwa takich pasma. Ale tak się nie dzieje i nie ma w tym nic dziwnego. Byle jakie kwanty, na przykład elektron, ma właściwości falowe. A fala jest w stanie przejść przez dwie szczeliny jednocześnie. Raczej następuje dyfrakcja,
a potem interferencję. Ta fala interferuje ze sobą, przez co otrzymujemy wzór interferencyjny, a nie dwa paski. Tak powinno być. Wystarczy stworzyć warunki do dyfrakcji i usunąć wszystkie inne cząstki, aby nie zakłócały proces interferencji. A jeśli na nie spojrzymy, a w tym celu musimy na nie poświecić, wtedy będziemy zakłócać proces interferencji i zobaczymy dwa paski lub chaotyczny obraz. Patrzeć, przez którą szczelinę przeszła cząstka, czyli świecić na cząstkę, oznacza interakcję z nią. To jak rzucanie kamieniami w pobliżu szczelin w przypadku zwykłych fal. Wtedy też zakłócimy proces interferencji i nie uzyskamy wzoru interferencyjnego na ekranie. Co prawda należy zauważyć, że nie wszystko jest takie proste, a problem pomiaru, czy też jak to się częściej nazywa obserwacji, jest kwestią otwartą w mechanice kwantowej. Są różne interpretacje, jest wiele niuansów itd. Osobiście mnie podoba się zasada komplementarności. Wiele wyjaśnia i jest bardzo elegancka. Ale rzadko o niej wspominałem w artykułach popularno-naukowych lub w filmach, bo jest dość trudna do zrozumienia, jeśli mówić o niej z punktu widzenia mechaniki kwantowej. A może nie wspominałem, żeby uratować mózg zwykłego zjadacza chleba? Nie wiem. Ja też nie będę wspominał w to na wszelki przypadek, ale możecie o tym poczytać. Oto słowa kluczowe, jeśli chcecie to wygooglować. A potem możecie poczytać o tym w czasopiśmie Postępy Fizyki. Link zostawię w opisie. Nie rekomenduję czytać to od razu. Najpierw warto zaznajomić się z zasadą komplementarności w innych źródłach. Powiem tylko od razu. Osobiście podchodzę do tego wszystkiego z dystansem. Nie biorę tej zasady na wiarę. Ale autor zasady komplementarności, Niels Bohr, jest tak mądry i adekwatny, że nie popada w skrajności, nie podnosi swoich twierdzeń do poziomu absolutu. Ostrzega, że nie warto dogmatyzować jego rozumowanie, ponieważ może się mylić. Porozmawialiśmy głównie o falowych właściwościach kwantów, właściwościami których jest dyfrakcja, interferencja i wiele innych ciekawych rzeczy. A dlaczego kwanty nazywane są cząstkami lub korpuskułami? Wyjaśniam. Klasyczna fala, jeśli napotka przeszkodę, to dzieli się na mniejsze części. Kwanty nigdy się nie dzielą na mniejsze części. Albo odbijają się, albo całkowicie przechodzą przez przeszkodę. Jest to podobne do zachowania cząstek. Oto kolejny przykład. Umieśćmy jakieś źródło fal i detektory wokół tego źródła. Klasyczna fala stworzona przez źródło fal będzie się rozchodzić w takich koncentrycznych kręgach i wszystkie detektory zarejestrują tę falę. Zastąpimy na przykład źródło fal źródłem fotonów, chociaż dotyczy to innych kwantów. Wyemitujmy jeden foton. Teraz tylko jeden detektor zarejestruje ten foton. Nigdy nie będzie tak, że dwa detektory zarejestrują jeden foton. Nawet jeśli detektory zostaną zastąpione elektronami, to tylko jeden elektron będzie absorbował ten foton. Jest to podobne do zachowania cząstek. Nawet jeśli foton ma długość fali 1 km, to może być zaabsorbowany tylko przez jeden elektron. Każdy foton zostanie zaabsorbowany tylko przez jeden elektron. To samo jest w eksperymencie z dwiema szczelinami. Jeśli wyemitujemy kwanty, jakieś cząstki, np. pojedynczy elektron, to pozostawię tylko jeden punkt na ekranie, a nie jakąś plamkę czy jakiś wzór, jak można by się spodziewać po fali. I tylko jeśli będziemy emitować dużo elektronów jeden za drugim, wtedy otrzymamy wzór interferencyjny. Wyjaśniam to w taki uproszczony sposób, o co chodzi z korpuskułami, cząstkami. Tak ogólnie to efekt
fotoelektryczny, efekt Comptona i inne efekty i zjawiska tłumaczą się korpuskularną naturą cząstek. Tak więc, kwanty, czyli cząstki, mają jednocześnie właściwości falowe i korpuskularne. Nie możemy odczuć tego zjawiska naszymi zmysłami. Trudno to sobie wyobrazić i nie ma z czym porównać, ponieważ nie możemy to zobaczyć. A jak to może wyglądać? No, znowu tutaj wchodzą w grę różne interpretacje i wyjaśnienia. Ale, ściśle mówiąc, mikroobiekty w pewnych warunkach mogą wykazywać właściwości fal klasycznych, a w innych warunkach właściwości cząstek klasycznych. Jest matematyka, która świetnie działa. Opisuje to wszystko i pozwala stworzyć cudowne urządzenia, bez których my nie wyobrażamy sobie naszej cywilizacji. A jak interpretować tę matematykę, to już zupełnie inna historia. Uważam, że trzeba przyznać. Po obejrzeniu filmu mniej więcej dowiedzieliśmy się o zachowaniu cząstek. Jaka jest różnica w stosunku do klasycznego zachowania i opisu? Ale nadal nie jest do końca jasne, czym są te kwanty lub cząstki. Czegoś brakuje, prawda? Aby mniej więcej ułożyć wszystkie kawałki w jeden obraz, w jeden puzzle i zrozumieć współczesne naukowe rozumienie cząstek, musimy porozmawiać o polach i myślę, że to będzie najprostszy film z tego cyklu. Jeśli uważnie obejrzałeś poprzedni i ten film, to prawie wszystko już wiesz. Muszę tylko rozwinąć temat trochę szerzej, pokazać trochę inne przykłady, obrazki, animacje, funkcje itd. Jeśli nie umrę, to spróbuję to kiedyś zrobić. A być może słyszysz to, gdy ten film jest już na kanale. I jeszcze kilka słów przed zakończeniem. Dużo czego nie wspominałem z tego tematu. Chciałbym opowiedzieć dużo więcej i opisać wszystko bardziej szczegółowo. Tutaj istnieje wiele niuansów, wyjątków itd. Początkowo napisałem 1,5 razy większy tekst i zdałem sobie sprawę, że jeśli nie zatrzymam się i będę kontynuował, to film będzie trwał 2 lub 3 razy dłużej. Więc spróbowałem znaleźć kompromis i skrócić film do optymalnej długości. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie i że ten film był dla was przydatny. Może nie wytłumaczyłem czegoś dobrze, może będzie dużo pytań i będę musiał zrobić coś typu Q&A do tego filmu i odpowiedzieć tam przynajmniej na często zadawane pytanie. Póki co nie planuję tego robić, ale zobaczymy. Przepraszam, jeśli otrzymałeś od tego filmu mniej niż oczekiwałeś i spędziłeś 2 godziny życia. Ja bym wam polecił jakieś dodatkowe źródła, literaturę do czytania, ale problem jest taki, że nie robię takich filmów na podstawie jednej książki i 2 artykułów. Książki lub podręczniki czytam jako leksykony. Czytam tylko poszczególne rozdziały potrzebne mi w jakiś moment czasu. A co do artykułów, to każdego dnia czytam co najmniej 50 artykułów. Czytam naprawdę bardzo dużo artykułów każdego dnia, bo to jest mój sposób na prokrastynację. Nie zawsze te artykuły dotyczą filmu, nad którym pracuję. Oj, nie zawsze. Ponieważ to sposób na prokrastynację, to odbyło się to mniej więcej tak. Siedzę, czytam coś o fizyce, a kończę tym, że czytam coś o mamutach. Często czytam też forum naukowe, oglądam różne filmy szkoleniowe i słucham wykładów. Dodatkowo mam w zapasie pewną wiedzę, więc nie mogę doradzić czegoś konkretnego. Czegoś takiego, że przeczytasz lub obejrzysz i od razu wszystko wiesz. Ale zostawię różne linki w opisie, znajdziecie tam dodatkową informację. Tak naprawdę nauka poszła znacznie dalej. Wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane niż to, co pokazałem. Trzeba uczyć się przez 10-lecia, aby zrozumieć mechanikę kwantową i model standardowy. Powiedziałem w tym filmie tylko podstawy, podałem najprostsze przykłady, ale starałem się nie być banalnym
i nie robić tego w stylu typowych filmów popularnonaukowych o mechanice kwantowej na YouTubie, jakie też robiłem wcześniej na ten temat. Bo bez wyjaśnienia matematyki, używając same słowa, jakieś tam obrazki, trudno cokolwiek wyjaśnić. Starałem się przynajmniej przybliżyć Was do zrozumienia podstaw, a nie sprawiać wrażenie, iluzję zrozumienia. Nie wiem, czy się udało. Wiem, że wielu interesuje się tym tematem, ale ja dużo czego nie rozumiem sam. Jak już powiedziałem, nie jestem fizykiem lub matematykiem. Jestem amatorem. Ale jak coś uda się rozgryźć i będę miał ochotę, czas, spróbuję zrobić jeszcze coś związanego z tym tematem. A jeśli, nawet biorąc pod uwagę wszystkie minusy tego filmu, on Wam się podobał, to dobrze. Cieszę się, że nie zrobiłem go na próżno. Do widzenia plus powodzenia.